Dobra, jedziemy. No. Ustaję tempo na trochę mniejsze. Ale się fajnie jedzie z tą molką. No. Dość. Dobrze. Tylko czy pole równe wychodzi? O, wychodzi. No, no, mniej więcej idziesz równo. To dość spoko. Same górki, no. Nie wiem, czy widać, jak traktor się przechyla, czy nie? Tak, widać. A tutaj była słoma, czy nie? Nie, bo to był rzepak. To jest to, co upalił ostatnio. No, to duże pole, które było. Jest, cały czas, nie? Na 3 kombajny. 3? 4 chyba by. No, 4. Nie, 3. No, a nie, bo ty jeździłeś, odwoziłeś, tak, 3 by. Takie długie pole, no to zejdzie z nim trochę. Ty, tu prawie pół już będzie zaraz wtechane. No a kto to? Autopilot robił, czy kto? Nie, ja sam to robiłem. Te, co tutaj jeździmy, to ja sam robiłem. No to się namęczujesz dość. No. A autopilot jeździł w tamtą i z powrotem, tak? No tamten brzeg taki krzywy. No i jego robota. Dzisiaj dopiero go włączyłem. Tak to wszystko sam robiłem. Dość krzywo robił to. No, bardzo. Powiedziałem, że nie nadaje się do tej roboty i go zwalniam. Przyjął to dość dobrze? Niezbyt, ale nie miał nic do gadania. Nie. To jest chyba jedyny traktor, który ma ten, mod orki, nie? Chyba tak. Dobrze, że ten punkt wystaje trochę poza traktor, bo... No. Orze dokładnie. Tak. Dzięki, skiłówka, nie? To ci idzie elegancko. Tutaj, nie wiem, przecinamy to, czy jak? Nie, jedz cały czas, tam jest chyba rane. Bo to na początku chciałem jest ten, ale nie wyszło. Po prostu nie przyłożyłem się. Staram się to w miarę równo orać, ale... Coś mi to nie wychodzi chyba. Nie, w miarę dobrze jest. Wiadomo, że idealnie równo tego nie zrobisz. Ale chociaż przynajmniej się staramy. No.
No fakt. Wszystkie pola są już skoszone? Tak. I zasiate chyba parę, nie? Co? Zasianych parę. Jest, sporo zasianych. Tylko dwa pola zostały do orania, a czy jeszcze jedną? Tego już nie liczę. Wiem. Tam to poza drogą u góry? Tamte co... Aha, ja sam je skosiłem. Jak się jedzie... Tam gdzie my balowali chyba, nie? No, tam co ostatni raz balowali. No, wiem. No tu jest pięknie zorane, kurde. Tylko się nie mogę przyzwyczaić, że on taki przechylony jest. Wiesz, autopilot strasznie wolno jeździ, bo on jeździ wolniej niż my jeździmy. No, no, tak. To szybko wolniej jeździ. Ale przy takim wielkim polu, no to zawsze coś. No, tylko chciałem sobie pomóc, ale... Ale spieprzył sprawę. No, właśnie, fajnie. Strasznie krzywo. Trudno. Będziemy sami. My tu byśmy wytestowali tamtego, co ty mówiłeś, nie? Tego moda. To trzeba byłoby sprawdzić, może podnosi. W 13 nie podnosił, w 15 nie wiem. Miałem go, ale znaczy się z przyczepami jak jeździłem do kombajnu, wiesz? Aha. I patrz, przejechałem. Tak, tu nie, tu jest płytko. Zwykle się wieszał. Na pewno na przód daje radę, nie? No. Ale ci powiem, że frac mi prawie gry nie obciąża. Ci powiem, że nie ma żadnych tam zacin. Nie, ja też nie mam. Mam 60 pingu, jest norma, nie? Wszystko no, no. Gra. Ale nieraz wiesz, przy spinie to tak było, że on... Było to widać na grafice, że strasznie mu cisnął, nie? Że... Tak było, no... Przymulacz to. Tak, tak. A tutaj nic. Tak by nic się nie działo. Serwery Steama jest za bardzo obciążane, może to jednak, tak. A tu jak zrobisz serwer, no to masz swój i ze swojego neta ciągniesz, nie? Tak, ale... Ale w sumie tam w Spinterze też szedł swój serwer, ale szło to przez Steama, nie? Tak, nie. Serwer nie, był... Serwerem był Steam. No, właśnie. Stwarza swojego należ. A tam był przez Steama. Może dlatego było tak obciążone? Nie, to karta graficzna nie ogarniała. A on Pinterest ma większe wymagania i chyba trochę większe, nie? To jest trochę więcej realu, ale nie wiem od czego to zależy. Nie, chyba les ma większe wymagania. Ale ci powiem, że lepiej chodzi jak na Spinterese. Bo na Spinterese cięło mnie, wiesz, czasami. Da i Skype'a cięło, nie? Aha. Ale szczególnie chodziło o obraz, fizykę, że taka była, wiesz, on w powolnym szedł, wiesz, wolno szedł strasznie, bo dlatego, że grafa nie ogarniała. Możliwe. No tam jest więcej tych takich szczególników, nie? Z tym błotem i wszystko. No, no, to tam jest właśnie taki więcej realny. No, właśnie. Ja jestem ciekaw, czy wyjdzie to ten LS17
Co tam będzie? Nie wiem, zobaczymy. Czy dodają jeszcze bardziej realnie, czy... Fajnie by było. No. Takie zakopywanie się, czy coś. No, no. W sumie są mody realistic mod, nie? Ale tego tak nie oddają zbytnio. Tak, wiadomo. Widziałem, jak to działa. Jedziesz z pełną naczepą pod górkę i tak jak przy orce masz, nie? Ładuje ci tył, no i tyle. I kopiesz się. Tak samo jak Grzesiek do mnie mówi. Ostatnio tutaj dzwoniłem, jak mówi. To pokaż, jak na tym LS-ie ten pług odkłada ziemię, nie? A mówię, człowieku, to nie jest Pintires, mówię. Takich rzeczy nie ma. On myślał, że takie coś jest. Mówię, nie, mówię. No fajne by było zrobić. No, no. Tak jak masz w realu, że jak orzesz, to ci odkłada te skiby, nie? No, no, no. Fajnie by to było. To było bardzo fajne. Już coś by się działo, że pod real podchodziło, nie? No, no. Zobaczymy. Będzie 17 czysto za 2 lata. Praktycznie co 2 lata wychodzi LS, nie? No, no. A 2 lata to trochę czasu jest. A no jest, jest. Tu jest fajna górka. Ciężko ci pod nią, nie? No. Ale daję radę. No i powinno być takie coś, że się, wiesz, ma ciężko opór, że kopie się, trochę buzuje. Fajne by było, nie? No, by tak przenieśli ze Spintiresa, połączyli Spintires z LS-em. Może i ciekawie by było. No, może. Takie błotko, o. Ale tak jak już teraz jedziesz, nie? No. I tak jak ja mam wpadnięte koła, to fajnie by to było widać. No, i żeby tu była taka ta od skiby taki, wiesz, dołek ten. No, też by był ten. Nic, my sobie możemy to obgadywać, ale co będzie, to się zobaczy. Oczywiście. Chyba, że jesteś na tyle mądry, że sam zrobisz taką grę. Ale już tam pomału widzę, że tam robią coraz to lepiej, wiesz, no może coś tam zrobią. Fajnie by było, nie powiem. No. Bo siadnięte koła też by mogły być fajne. No tak to są jednakowe, nie? Zawsze. No, no. Tak jakby w powietrze miałeś w środku i tak fajnie jak przytniesz coś, tak fajnie siadają. Też by to ciekawie wyglądało. To prawda. Sprawdzałeś, ile w balarce jest rolek? Nie. Będę się musiał sprawdzić, bo balarka jest moja. Tylko ty nie ujeździsz. No właśnie. Została przypisana mi, co? No. Na razem z tym. Bo znasz instrukcję. Co siedzę w nim. Znasz instrukcję obsługi. O.
Trawa już urosła, czy nie? Nawet nie wiem. Przejeżdżamy przez płot? Tak, przejeżdżamy. To jest trochę tutaj... ten płot być dalej odsunięty. No, także można było, wiesz... zakręcić i tego, no. A nie przy samym tym. Powrotem. A tak we dwóch szybko idzie. No, już połowę mniej. No. Tego co teraz ożymy, nie? No, no. Tam i z powrotem. I zostanie jeszcze raz chyba w tamtą stronę przejechać. Tak mi się wydaje. No coś koło tego. Powiem ci, nie miałem z kim grać LSO wczoraj? Nie wczoraj, ostatnio. I wziąłem sobie tak, puściłem 4 kombajny, żeby jeździć na tym autopilocie, nie? Aha. I zapiąłem do tego czerwonego, tego mniejszego, 3 naczepy. I przyszło mi do górki jechać, to nie wyjechałem. Aha. Za słaby był. Byłem na wadze, to ważyły 52 tony. Dwie tony. To już dość dużo. No tak. Ten sobie spokojnie pod górki daje radę. Tak, tak, ten czerwony tak. Nigdy nie mówi ani nic. Te konie robią swoje. A. I tak jak mówię, przy balarce to ich mi trochę mało. Ty, to balara trochę ma, nie? Trochę waży, trochę mocy no, wymaga. A, i trochę mocy wymaga, tak. To pod górkę myślę, żeby jechał 2 na godzinę. A właśnie, sprawdzałeś te wózki, co pobraliśmy na 12 bali? Nie, jeszcze nie. Ja sprawdzałem. I co? One działają, ale musisz robić te mniejsze bale. Najmniejsze, co masz do 3500 pojemność. Wiem, to standardowe niby to. No, coś takiego. No, bo to są do tych pras oryginalnych, nie? No, chyba tak. I ich strasznie dużo wychodzi, jak cholera. Ale ujeździć się też będzie trzeba wtedy czy. Ale fajnie. Fajnie to działa.
Zacząłem robić pierwsze. No chyba wolno jadę coś. Robić te po 5000, te większe już. No. Przejechałem taki cały rządek. Patrzę, co jest? Czemu to nie zbiera? To musiałem jeździć tą czerwoną tym. No można było zrobić, że wszystkie bale mam wybrać. No. Nie wiem tylko, czy można zapiąć jeden za drugim. Chociaż lepsza by była ta lawetta chyba, a sama zbierająca. Albo zbierająca, czy co więcej ich tam zbiera, nie? Aha. Boże, ona nie działa. A nie wiem, chyba wyszła nowa wersja jej. Tak, ale ona też coś tam chyba nie działa. Co? No. Akurat jej nie pobierałem, nie wiem. A tam chyba też coś opisał. No to nie wiem. Może się zamkniemy, że w tamtą stronę odjedziemy i będzie dość. Tak byłby. Nie zamknie się. Masz wyłączone misje? Tak. A chyba nie ma. Krową sprawdzałeś obornik? Nie obornik, bo... Trawę? Ile jest trawy?
Nie. Ale chyba dość mają, nie? Tak. Tam było coś. Wiem, że sporo wiele. Dobrze. Nie wiesz, czy tu będzie nałożony obornik. Tego obornika na takie pole wielkie to braknie. A idzie, powiem ci, że idzie tego obornika. Wtedy na to takie niewielkie pole ile zeszło? Cały obornik, nie? No. Aha. No i tam mamy też do zaorania. Ja pierdziemy. Zresztą zapomniałem o nim. No widzisz. A tam to małe, teraz dwa jest zaorany we dwóch. No, nie, nie dużo jest. No, no. To mi nie kręci. Kierownica zblokowała. Wiesz, wspomaganie coś szwankuje. Kurczę, wychodzą nawet fajne mapy do 13, nie? Mody jeszcze nawet robią. No właśnie, patrzcie, że jest 15, ale jeszcze do 13 robią dalej. No, pamiętam do 11 to przestali automatycznie. No, nagle taka zmiana była. No, no. Wyszła tylko 13 i zaraz do 13. Wszystkie mody do 13, a do 11 już nie robili. No, no, to prawda. Co ja mam? Ten puk w powietrzu, czy ja? Tak, trochę tak. Ale na orze. Ja się tak zastanawiam, czy... Opłacałbym się kupić 13 jeszcze? Raczej nie, nie? No jest dużo więcej modów. Kupowało, teraz są 13 możesz za grosze kupić. No widziałem. Pytam się jeszcze kolegi, bo on miał 13, pytał czy ma. Ty masz płytę? Tak. To akurat, jakby mi dał tą 13. Jak nie używa, to może ci dać. No właśnie. 15 też ma, ale nie gra. A to co kupił? Nie wiem. Spytam się go. Słuchaj, bo później jak coś, to możesz grę odinstalować i płytę mu normalnie oddać. Wtedy klucz przepada i on będzie mógł dalej na swoim zainstalować. Jakby chciał. Wtedy byś musiał ty 13 odinstalować. Ale jak nie gra, to mu pewnie nie potrzeba. Do 13 musi być płyta, żeby chodziło, czy nie? Tak. Chyba, że sobie pobierzesz grę. Dobrze, ale jak wpiszę do tej gry klucz... To będzie działać. A jemu potem z płyty co, będzie działać, czy nie? Nie. Na dwóch komputerach nie ma. Będzie działać, ale na single. A multiplayer już mu potem nie będzie działał, nie? Nie. No właśnie. No bo klucz na tym samym, na tych samych kluczach byś tutaj jechali. A tak nie może być. W 11 można było. Wtedy wiem. Ale jest taka opcja, ci powiem, że jak tak. Jak on ci pożyczy grę, z kluczem, nie? No. A później by chciał grać,
trzynastkę, to ty byś musiał odinstalować ją. Żeby u niego działała, nie? No. W 11 tak było, że koledze pożyczyłem grę. On sobie ją zainstalował z kluczem, nie? No. Zainstalowałem u siebie to samo, z tym samym kluczem i graliśmy przez nie to. To już nie wiem teraz. Chyba, żebym ją sprzedał za parę groszy, nie? No, chyba, że. Jak nie gra? No właśnie. Tak to byśmy sobie może jeszcze 13 pyknęli. No to też nie jest źle. Tam jest też mały moduł, jest mapy. Ja też mam agro pomoże. Takie same. Tam jest więcej opcji, bo tam jest taka możliwość wysypywania kiszonki czy tam trawy na no, ziemię. No, widziałem filmiki właśnie. Nie wiem, czy zostanie coś? Nie, zostaje. A, to ja rozoram, odkryca. Nie wiem, wiatraczek ci się włączył, czy co? Co? Wiatraczek ci się włączył? A nie, czekaj. Klakson się w traktorze włączył. Myślałem, że ci się wiatraczek w komputerze włączył. Zimno szumiało było. Nie wiem właśnie, co tu jest grane. Czasami się tak klakson sam z siebie łączy. Dziwne, dziwne. Nie? Miało w tym tygodniu świecić słońce, coś tak słyszałem. Jest pochmurno i zimno jak diabli. No widzisz. To ci umie ładnie, słonecznie. On kłamią w tej telewizji. Ci powiem, że jest trochę chłodno, ale jest słonecznie. A dwa w jednym, nie? A, nawet nie tak, a zimno to nie jest. U mnie było przynajmniej dzisiaj to 17 stopni. Co ty wieprzysz? No. To u mnie było 8 stopni. Kurde, wielka różnica. Tam ciepło dzisiaj miałeś. No. Mnie to już trzeba byłoby w rękawiczkach chodzić i w kurce zimowej. Chwyciłeś wszystko? A. Mam taką nadzieję. Zaraz zobaczę. A. A to duże pole koło biogazowni jest zasiate, czy nie? Tak. Co tam jest zasiate? Kukurydza. To co oranie, tak? No, no. Kukurydza.
Nie wiem, jak to na szybko jest. 20 osób? Jeżeli nagle się nie miał teraz do zapalił górę. Wyznaczony za to przerwę, to taki ile tam kosztuje? Co? 13. A nie wiem. Przepatrzeć na aukcję tam. Najlepiej to zostawić. Cena jak najtańsza, wiesz? Ponad 20 zł chyba będzie kosztowało, nie? No gdzieś tak. Ale więcej jest tej 13 z Gold edycją chyba, nie? Tak, ja tego akurat nie mam. Zwykłą 13 masz, nie? Aha. Kurczę, wychodzi, wpadają te koła, już nie wiem co. Nie chodźmy. Tutaj chyba pojedziemy, nie? Tak, tak. A z drugiej strony później tam zrobimy sobie, odliczymy i... Jeszcze ładne kółko zrobił. A nie, to autopilot tak wariował, wiesz? Ci powiem. Ale ładne kółko zrobił. No. Takie równe, nie? No. Jeździsz na tym pomacie? Tak. Można zwiększyć i zmniejszyć go? No w każdym tempomacie. Włączasz na trójce, nie? No. I jedynkę i dwójkę masz, to możesz go zwiększać i zmniejszać. Na dwójce go zwiększasz, a na jedynce zmniejszasz. Ja tak zwiększam i zmniejszam właśnie. Działa ci? Mhm. Tak, tak. Bo tutaj był ustawiony ten pomad na 13.
Gdzie, na jedynce? No, na, nie, na trójce, no. Ale tu masz w kącie ten zegar z tym. Prędkością ile masz ustawioną. Aha. Tutaj jedziemy chyba po te krzaszki, nie? Z tej strony chcesz? No nie wiem, czy tak, czy wracamy tym samym? Nie, ja myślałem, że kawałek dalej pojedziemy. Idziemy dalej, mijać te krzaki i tak dalej. Chodź tutaj do mnie, gdzie ja jestem. Tak? Aha. Jak chcesz. Kurde. Czekaj, bo ja nie spojrzałem do tyłu i będzie przejechał. Byłaby kolizja. Polna. Kurde. Musisz go w tym rowku trzymać cały czas, wiesz? Żeby... Ale jednak dwóch to jest dwóch, kurwa. Teraz ci powiem. Tak, szybciej to idzie. Tak. Ty fajnie widać tą górkę z rano, nie? No, no. Ciekawie. Tu jest dość taki przechył, nie? Patrz. No ja się. Kurde, to z kombajnu rzeczywiście nie było widać, bo w nocy kosiliśmy. No. Zaraz coś mi to przyłoży. Ty, ale już widzę, po lewej stronie zaczyna widać drogę. Bo wcześniej to nic nie było widać, ja jeździłem i jeździłem, nic nie widziałem. Tylko pola i pola i pola. Gdzie ty tam widzisz drogę? No tam nie droga, ale już koniec pola, tam co nieco widać. No tam, gdzie te słupy, nie. Po lewej stronie. No tam za słupami chyba jest droga.
No coś już tam widać. Nie wiem, czy przez budynki też przenika, czy nie? Nie, chyba nie wszystko. Zobaczysz. Jak przywalę w tą miatę tu na chwilę. Tak. Przyłożysz, to znaczy, że nie. No właśnie. No. Duchy zajechałem. Tak, weźmiemy sobie może na tej dróżce. Tak, ja tak robię, na dróżce, wiesz? Na tej pierwszej? No. To jedź równo z tą dróżką, wiesz? Tak mniej więcej... Akurat na tej pierwszej, wiesz, bo... Ja tak zawsze robię... Jest już dużo godzin tak w miarę na to, akurat tak może. Okej? No dobra. Puszczaj tu i jedziemy. No, jedziesz równo z dróżką. No. Ja tak właśnie robię. To są wtedy... właśnie tak fajnie pooddzielane te pola tym dróżkami. Słuchaj, i wtedy idealnie wychodzi ci mniej więcej, może nie idealnie, ale mniej więcej równo, wiesz, te. Właśnie, mniej więcej. Też się musiał namęczyć, żeby te dróżki tak równo zrobić, nie? Nie zrobili jeszcze takiego pola, że nie wiem, może zrobili, może nie, ale żeby zjeżdżać sobie raz fajnie z górki w dół, a do górki potem się męczyć. Bo tu jest tak góra, dół, nie? Aha. Tak to by było góra i dół i tyle. Prosto przez krzaki przetniemy? Nie, daję do końca krzaków, tak żeby wszystko chwycił. I z lewej ominiemy i zjedziesz tu ścieżkę znowu, następną po drugiej stronie, nie? No, mam to.
co, znosicie? Troszkę. Tak troszeczkę, tak? Teraz poświęcimy te drugie krzaki. Na pomoc. Nie, teraz nie pomoże. Teraz nie. Lepiej by było, gdyby ich nie było. No. Cholera, ale mi to równo tu nie wychodzi. Siłe drogi są. Nie jest wyrównane mniej więcej. Tutaj to już ciśni po prostu, Roberto. Jadę. No, bo tutaj to jest, wiesz, brzeg, to wiesz, jak chwycę od razu, wiesz, i będzie ten, równa linia, wiesz? No. Że idealnie na drogę nie trafię. Jakoś mi to skrzywili. Ale trudno. Takie jorce to czas leci. No. Jak diabli. Dopiero było w pół do dziewiątej, nie? No. Już godzina wyleciała. Nie zostaje.
Masz kamerę z kabiny, nie, czy z pola? Z kabiny. Nauczyłeś się jeździć? Tak. No ale też fajnie to widać, nie? No, no. Ale ciekawe. Co tam oglądasz, apokalipsę? Nie, jakiś film leci. Ale pochył pola. Nie? No. Z daleka, a jak tak to słaby. No właśnie. To zboże się nie sprzedaje chyba tam, gdzie wywoziliśmy ostatnio, nie? Jest tu w ogóle sklep taki, co się sprzedaje? Jest. Ja nie wiem, co to sprzedaje. Jest. Robiłeś już ten? Te bale owinięte to złożyli na ostatnie. Robiłeś prawą mnie kiszonkę ba. Mieszankę? Inaczej to się nazywa. Nie. Nie, Robert, ja cały czas tutaj, cały czas w tej orce siedziałem. To jeszcze posiedzimy chwilę.
Ale patrz, we dwóch to idzie szybko. Przez dłuższą chwilę. Też. Trochę zranie. Trochę tak. Nie zbudował sobie. Poda nas do sądy. Płot popsuli. By tak przede nas to zrobili system zniszczeń. O. Ciekawe by było, gdyby traktor koło odpadł. Uderzyłbyś w taki ruch, jak są na tej mapie, że wpadniesz i już nie wyjedziesz, i spadłabyś po urwę. No już tam próbowali w 13 robić kombajn, kapcia łapa. A? A? Ja nic nie wiem. No też fajnie by było. Tylko żeby nie, że aż tak, że wyjedziesz w pole i zaraz ci się upieprzy koło. No było takie coś. Pani jeszcze z powrotem jechać, nie? No chyba ich chwycimy to już. Na dziś to chyba będzie tyle, bo późno jest. Tak, oczywiście. Gdyby wcześniej, to byśmy więcej zrobili. No. Ale zawsze coś.
szerzej. Kurde, nie ta strona. Kurczę, cisza, bo słucham, co tam mówię w telewizji. I ostatni kurs chyba. Tak, w tamtą stronę i chwycimy wszystko. Chyba tak. Zobaczymy ile chcę. Tyle chyciłem. No, no.
Tu znowu całość. I już nie. Kurczę, dużo pali ten traktor, no? No, no. To 50 litrów już mi zżeżaru. Na całe pole to mu chyba braknie jeszcze. A? Ale patrząc to prawie połówka zarana. Patrząc na mapę, nie? No. Łapiesz wszystko, nie? Tak. Traktory to postawimy chyba u sąsiada, nie? Przewrócimy mu jeszcze raz pod nim. Powinno być. Dziwnie mi jeździ teraz, tak opornie. By się toczyć nie chciał. Wszystko ubieram? No, raz tak, raz tak. Ale widać, że w miarę równo. No właśnie, patrzę. Się udało pan tu na to pole. Nie wiedziałem.
trochę szerzej. No, ale mniej więcej jest równo przynajmniej. Przez tą studzienkę to przenika się, czy nie przenika się, już nie pamiętam. Gdzie? No, to tutaj jest ta studzienka na polu. Przenika. Dostaje taki wąski paseczek, nie? Aha. Koło mnie. No wiem, próbuję się ustalić właśnie, ale... Trochę mi opornie dziś on jeździ dziwnie, nie? O kurde, coś to wysoko. O. No, poorali.